Cześć, jestem Nefren i witam Was w kolejnym poradniku do bossa z BlackRock Foundry, tym razem będzie to Orgorger. Zanim przejdziemy do samych umiejętności bossa, na początek troszkę o pozycjonowaniu się. Zobaczcie, że wszyscy range'owie oraz healerzy są zestakowani na niebieskim arku, czyli na mnie. Wojownicy melee będą z drugiej strony bossa, natomiast tankowie będą z tej strony bossa, z której są healerzy, ale oczywiście będą pod bossem. Robimy tak dlatego, ponieważ boss ma umiejętność o nazwie Acid Torrent. Będzie sobie targetował losowego gracza ranged i będzie chciał w niego uderzyć. Ale zasada jest tego taka, że zawsze będzie uderzał pierwszą osobę, która będzie najbliżej bossa. Czyli w tym przypadku powinien być to tank. Dlatego, że po pierwsze te obrażenia będą naprawdę bardzo, ale to bardzo duże. I kiedy dostanie ten tank, dostanie oczywiście no, ten range, który został targetowany. Ale po tym uderzeniu boss zwalni jeszcze AOE, które będzie zadawało obrażenia Nature na wszystkich, którzy właśnie będą przed nim stali. I te obrażenia będą zależne od tego, ile otrzyma obrażenia tank. Czyli tank oczywiście dostaje obrażenia fizyczne, można je zredukować, można użyć cooldownów swoich, może użyć cooldownów jakichś zewnętrznych i potem to AOE, którym dostanie właśnie reszta grupy, będzie o wiele mniejsze. No i tutaj pamiętajmy, żeby tank był tą najbliższą osobą, która jest bossa, żeby nie dostał jakiś wojownik po prostu mele, bo wtedy te obrażenia będą naprawdę bardzo duże na raid. Dodatkowo ten Acid Torrent będzie zostawiał po sobie dota, który będzie zwiększał obrażenia przyjmowane przez kolejny Acid Torrent, więc na tym ataku powinni tankowie się zmieniać. Drugi atak, który działa na tanków, nazywa się Acid Maw. Jest to po prostu debuff, który będzie zadawał obrażenia Nature. Nie są one jakieś bardzo duże, ten debuff się stakuje, ale oczywiście tankowie i tak będą się zmieniali przy Acid Torrent, więc no, ten Acid Maw po prostu przy okazji będzie nas bił. Kolejna umiejętność bossa nazywa się Wretched Blackrock i jest to atak, który będzie uderzany albo jakiś ranged, albo healer. I polega to na tym, że pojawia się pod nami taki Void Zone, widzicie już kilka takich jest tutaj na ziemi, takich pomarańczowych. No i oczywiście, kiedy pojawi się to na jakimś graczu, tak jak teraz, musimy wszyscy się przesunąć. No i zasada była taka, że cały czas byliśmy od początku tej fazy zestakowani, zobaczcie, w jednym miejscu, żeby zaoszczędzić właśnie miejsce, bo ponieważ te Void Zone bardzo długo się na ziemi utrzymują. Czyli kiedy pojawia się pod nami, jak teraz to będzie miało miejsce, przesuwamy się wszyscy w prawo i tak w kółko jeden obok drugiego układamy, żeby zaoszczędzić miejsce. No i tutaj warto oczywiście bardzo szybko z tego wychodzić, ponieważ jak się zagapimy, no i będziemy chcieli wyjść, dostaniemy te 2-3 tiki tego, a to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo groźne, dużo to bije. Kolejny atak nazywa się Explosive Shard. Jego tutaj będzie mi ciężko zaprezentować, ponieważ to działa na melasów. I to jest taki shard, który będzie pojawiał się przy nich, który będzie zadawał dosyć spore obrażenia w momencie spawnowania się, odrzuci graczy. No i oczywiście wtedy nie można będzie przy nim stać, ponieważ po 3 sekundach on będzie wybuchał, zadając naprawdę bardzo duże obrażenia od ognia. No i ostatnia już rzecz, czyli Blackrock Barrage. To jest taki atak, który boss będzie kastało seriami, czyli zawsze to będą 3 pod rząd kasty. I co jest ciekawe, te kasty będziemy mogli przerywać i oczywiście należy to robić. Przede wszystkim dlatego, że to zadaje naprawdę duże obrażenia AOE, więc jeśli przerwiemy, tych obrażeń nie otrzymamy, a dodatkowo za każde użycie swojej umiejętności boss będzie zużywał manę. 5 manę za każdą umiejętność, więc jeśli nie będziemy tych baraży przerywali, szybciej skończy mu się mana. Dlaczego nie chcemy, żeby ta mana mu się szybko skończyła? Ponieważ kiedy mana mu się skończy, kiedy dojdzie do zera, przyłączy się faza, przejdziemy do takiej fazy przejściowej. A chcielibyśmy, żeby ta faza, która trwa obecnie, trwała jak najdłużej, ponieważ wtedy możemy no, jakoś efektywnie bossa bić. W drugiej fazie zaraz zobaczycie, że nie będzie to wcale takie proste. W sumie to bossa prawie w ogóle bić nie będziemy. No i kiedy przechodzimy do drugiej fazy, boss będzie używał 3 umiejętności. Przede wszystkim to będzie Rolling Fury, czyli będzie się tak kręcił przez całe takie tutaj korytarze, zadając naprawdę duże obrażenia. Nie chcielibyśmy, żeby nas wtedy trafił. To zostało ostatnio znerfione, nie zadaje już tak wielkich obrażeń, natomiast no po prostu i tak, jeżeli nie będziemy mieli całego HP, możemy zginąć. Druga rzecz to jest Earth Shaking Collision, czyli tak czy inaczej, jeśli boss nawet nas nie trafi, on potem uderza właśnie w ścianę, zadaje obrażenia AOE całemu raidowi, więc nawet jeśli tutaj się rozproszymy, musimy pamiętać o tym, żeby mieć zasięg do heala. No i po każdym takim uderzeniu w ścianę boss będzie zyskiwał Hunger Drive, to jest taki buff, który będzie zwiększał obrażenia właśnie z tego AOE o 5% za każdy stack, więc im dłużej ta faza będzie trwała, tym więcej obrażeń będziemy otrzymywali. No i jak tę fazę szybko przejść? Otóż boss musi zebrać 100 grudek rudy, która jest pozamykana tutaj w skrzyniach. Te skrzynie będziemy musieli zbić, one mają dosyć sporo HP, więc musimy jako tako tutaj się rozproszyć, pamiętając oczywiście o zasięgu do healerów, no i te skrzynie zbijać, kiedy boss będzie się tymi korytarzami toczył, będzie je zbierał. Uzbiera 100, faza się zakończy. No i teraz oczywiście największą trudnością będzie tutaj przeżycie. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że boss ma tak jakby swoje stałe ścieżki, w sensie takie części korytarza, które będą się powtarzały. Jeśli kilka razy tutaj zginiecie, no to zauważycie. Druga kwestia jest taka, kiedy boss zatrzymuje się w jakimś miejscu po uderzeniu i ma na dwie opcje, albo w lewo, albo w prawo się kręci, zazwyczaj wybiera tą alejkę, w której właśnie już jest zbita ruda, gdzie nie będzie musiał po skrzyniach się kręcić, tylko właśnie będzie mógł zbierać rudę, chociaż też nie zawsze, więc ja sugeruję prosty sposób. Przede wszystkim starajmy się być zawsze za bossem, więc wtedy wiemy,
że na pewno na nas się nie zakręci. Można też robić tak, jak ja tutaj sobie zazwyczaj biegam. Po prostu jestem po drugiej stronie planszy i co chwila zerkam kamerą, gdzie on jest, żebyś na mnie nie wkręcił. Można oczywiście też w razie zagrożenia użyć jakiegoś swojego cooldownu, bo tu mówię, te obrażenia z tego jego Rolling Fury nie są już takie zabójcze, zwłaszcza jeżeli użyjemy cooldownu. A trzecia kwestia, jeśli ktoś miał naprawdę wielki problem, mieliśmy takie osoby w grupie, które po prostu w każdej próbie tutaj umierały. Zobaczcie, teraz na środku planszy, na lewo obok mnie jest taka jakby wysepka z ziemi. Wystarczy dookoła tego biegać, naprawdę bardzo łatwo będzie wtedy bossa unikać. No i kiedy właśnie uzbierał 100 rudy, faza ta pierwsza jest od nowa, czyli znowu będziemy mieli te umiejętności, z którymi musieliśmy się mierzyć od początku walki. To wszystko już będzie się powtarzało. Od nas zależy, ile tych faz przejściowych będzie. Lepiej, żeby ich więcej niż dwie nie było. Nie wiem, czy tutaj wtedy i tak berserk nie złapie, więc mówię, musimy o te fazy jak najbardziej wydłużać, żeby jak najwięcej bossowi zbić HP. No i to było na tyle, jeśli chodzi o tego bossa. Jeśli macie swoje jakieś uwagi, komentarze, oczywiście piszcie. Ja Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!